Zostaw swój ślad w sztuce. Ja zostawiłem, współpracując z grupą Bergamot. Nazywam się Paweł Leszkowicz. Jestem historykiem sztuki, krytykiem sztuki, kuratorem, wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako kurator jestem autorem takich wystaw jak Miłość i Demokracja, Vogue, Imperium Zmysłów, Urban Legends i wreszcie Ars Homo Erotica. Właśnie w ramach wystawy Ars Homo Erotica współpracowałem z grupą Bergamot. Grupa Bergamot realizuje projekt sztuki performance, polegający na tym, iż zapraszają innych ludzi do napisania scenariuszy performance'ów, które oni wykonują. Ja napisałem performance pod tytułem Queer Bielorusza. Poprosiłem grupę Bergamot do przygotowania na wystawę Ars Homo Erotica wideo performance polegającego na tym, iż Wolcha i Raman z grupy Bergamot mają się wcielić w prezenterów białoruskiej telewizji i opowiedzieć o kondycji, sytuacji gejów i lesbijek na Białorusi. Grupa Bergamot wykonała zatem napisany przeze mnie performance Queer Bielorusza. Nigdy nie chciałem być artystą, ale zawsze interesowała mnie sztuka performance. I dzięki grupie Bergamot mogłem już po raz drugi w moim życiu zrealizować dzieło performance. Zostaw swój ślad w sztuce. Ja zostawiłem dzięki grupie Bergamot. Zostałem ponadto drugim finalistą konkursu, a mój scenariusz został zrealizowany na wystawie w Muzeum Narodowym. Ty też możesz mieć taką szansę. Zachęcam do udziału w konkursie na scenariusze na performance dla grupy Bergamot. Stworzenie scenariusza to nic trudnego. Nie jest ci potrzebna szeroka wiedza, doświadczenie, umiejętności. Wystarczy 5 minut, kilka słów, kilka zdań i w ten sposób zostawisz swój ślad w sztuce poprzez grupę Bergamot. Szczegółowe informacje o wciąż trwającym konkursie znajdziesz na stronie internetowej www.bergamot.in. Ja stworzyłem scenariusz i jako drugi finalista wygrałem złoty pendrive Super Talent, pokryty 24-karatowym złotem. Współpracuj, pisząc scenariusz na performance grupy Bergamot. Dziękuję.